Dzień dobry moi drodzy, cześć, witajcie, tu znowu Gimper, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Don't Starve. Dzień trzeci się zaraz zacznie. Mamy tutaj nasze małe, malusie obozowisko, które będziemy chcieli jakoś rozbudować. Troszeczkę poczytałem, troszeczkę pooglądałem materiałów na temat tego DLC i już wiem troszeczkę więcej, także będę w stanie przedstawić wam troszeczkę więcej informacji. Także o co chodzi? Słuchajcie, ja się bardzo głowiłem, do czego jest to tutaj ten taki chłodny ogień, jeżeli można go tak nazwać. Ja się zastanawiałem, do czego jest ten lód, który obniża temperaturę naszego ciała, bowiem w podstawowej wersji Don't Starve nie mieliśmy żadnej potrzeby obniżać temperatury naszego ciała, a raczej chodziło o to, by ją podwyższyć. Natomiast w tym DLC, w Reign of Giants, dochodzi pora, oprócz lata i zimy, mamy też wiosnę i jesień. W związku z tym, jakby wiosna i jesień raczej nabrały cech lata, zima pozostała z tymi cechami, jakie miała, poza tym, że wiosna i jesień są oczywiście bardziej deszczowe, a w lato jest pieruńsko gorąco. I teraz jest tak gorąco, że nie wiem, czy nasza postać może się przegrzać, no ale wiem, że trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Jest nawet taka specjalna czapka, którą się zakłada na głowę, tutaj jej nie mam, ale generalnie zakłada się właśnie na łeb taką czapę wykonaną z lodu. O, to się topi, jak deszcz pada. Trzeba pozbierać ten lód w takim razie. Chociaż do tego by się przydała lodówka. Możemy założyć taką czapę z lodu i wtedy jak ją założymy, to nasza postać, naszej postaci nie jest aż tak gorąco. I to jest strasznie fajne. Tylko podejrzewam, że on mi się roztopi prędzej, niż ja go do czegoś wykorzystam. No dobra, to zobaczymy, jak szybko on się topi, ten lodzik. Co ja bym chciał zrobić w tym odcinku? W tym odcinku chciałbym pozbierać jakieś pierwsze krzewy może. Pierwsze patyczki, krzewy, trawki i przenieść to gdzieś tutaj w okolice mojej bazy, która znajduje się w tym miejscu, jak widzimy na mapie. A póki co podbieram po prostu troszkę surowców, które na pewno mi się przydadzą. Nie mam pojęcia, po ile czasu teraz trwają te pory roku nowe. O, świetnie, przestało padać, więc już nie przemakam aż tak. Ciekaw jestem, co się stanie, jeżeli ten... o, świetnie, jakaś lotka. Jeżeli ten współczynnik tutaj przemoknięcia wzrośnie troszeczkę bardziej. Ciekaw jestem strasznie. Chyba zaryzykuję i to sprawdzę. Mamy blow darta, doskonale. Co my tu mamy? Tu są drzewunia do ścinania, jakbym chciał. Tutaj mamy wejście do cave'u, ale mnie to nie interesuje na razie. Zbieramy krzesiwo, zbieramy kamienie. Kamieni to mamy w brud, więc nie musimy wcale. Tutaj jest mackowy teren, że tak go nazwę. A może na nim macka być? Za mały jest, żeby na nim macka była. O, tutaj mamy cmentarz z kolei. I oprócz cmentarza widzę złoto dla mnie, jakbym chciał. Myślę, że to dobry pomysł, bo sobie wybuduję od razu Alchemy Engine. Mógłbym tutaj też za różnymi fantami popatrzeć na cmentarzu, ale na razie nie chcę, ponieważ nasz siłacz bardzo się boi duchów i byłoby mu bardzo smutno, jakbym to zrobił. A swoją drogą, to jest bardzo krucho z jedzeniem u mnie. Trzeba pozbierać więcej patyków i trawy celem polowania na króliki. Trzeba będzie zacząć polować na króliki, cholera, pułapkami jakimiś. No bo się zrobi za bardzo nieciekawie, jak nie będę miał nic do jedzenia. Tam. Ewentualnie pochodzimy i spróbujemy jakieś tutaj jagody złapać, czy coś innego. Tam jest kolejny krzaczek. Powinienem mieć łopatę, o, i od razu je wykopywać. Dokładnie tak. The scary time is coming soon. Także on nam komunikuje, że się biedak boi. Dobra, zgarniamy krzaczek. Jeden masz jeszcze na głowie. Wyglądasz naprawdę wspaniale, wiesz? Ruchałbym cię. Jesteś taki przepiękny w tym krzaczku. I moi drodzy, tak, tu był jeszcze jeden krzaczek do wykopania. Więc jego biorę ze sobą. Potem go nawieziemy jakąś kupą czy czymś. Ok. Rozbijemy jakąś skałę ze złotem. Świetnie. Dużo złota. Elegancko. Dalej tutaj jest jeszcze jakiś krzaczek do wykopania. Przejdę koło niego, a następnie wracamy do bazy. Troszeczkę torfu może wykopiemy tej ziemi tutaj, żeby mieć czym palić. I troszeczkę pomyślimy nad zapewnieniem sobie dostaw jedzenia, bo to się może zaraz bardzo, bardzo niedobrze skończyć, jak umrę z głodu. O, już tutaj mi maleje w oczach mój siłacz. Oczywiście, no w razie czego mogę zjeść lód i ogrzać się przy ognisku, ale to będzie taka ostateczność. Ostateczna ostateczność, że tak powiem. Tutaj jest, tutaj są ze 3 krzaczki. Może zaryzykuję i do nich pójdę. Czy zdążę? Powinienem dać radę. Tak mi się wydaje. Raz, dwa, trzy. Tu jest jeszcze jeden. A i tak moja baza jest po drodze. Dobra, świetnie. Więc i tak musiałbym tam iść. A czy droga tu nie prowadzi? Prowadzi tu droga, świetnie. Lećmy zatem. Tutaj świnka się do domku schowała. Niechaj jej będzie. O, dokładnie, 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 dokładnie to. Zobaczcie, że jak deszcz padał, to się roztopiły trochę te lodowe skałki, nie? Strasznie fajne. Taka drobna rzecz, a cieszy mimo wszystko. Dobra, wykopujemy krzaczek. Raz, dwa i od razu jagody zgarniamy. A wykopujemy drugi krzaczek. Kwiatki też mogę zjadać w razie czego, ale one nam tylko helta leczą, no to trudno. O, marchewka, wspaniale. Zgarniamy od razu. Kryta mogę wykopać, zobaczcie. Co to jest? Wow! To różne fajne rzeczy mogą wylecieć. Jak norkę kreta rozkopiemy. Całkiem sympatycznie, muszę przyznać. Dobrze, zgarniamy to. I co potrzebuję, żeby ponawozić? To potrzebuję albo zgniłego jedzenia. To może poczekam, aż mi kwiatki po prostu zgniją. To jest raz. A dwa, ewentualnie potrzebowałbym... kupy wabołów. Ale nie wiem jeszcze, gdzie są waboły. Dobra, więc póki co po prostu tutaj pójdę i zapalimy ognicho. Cicho, bo przyjdzie zdzicho i zapali ognicho. I będzie niefajnie wtedy. I wykopujemy sobie elegancko. Torf, torf, torf. Leciałam samolotem. Torf, torf, torf. Ruchałem się z pilotem. Torf, torf, torf. Pilot jak to pilot. Torf, torf, torf. Przeleciał mnie na wylot. Torf, torf, torf. Ja znowu wykopuję. Torf, torf, torf. Następnie ogień psuje. Nie wiem, w sumie to nie ma sensu. Torf, torf, torf. Ja muszę czymś zapalić. Torf, torf, torf. By stwór mnie nie mógł zabić. Wiemy, czasownikowe, Gimper taki dobry. No i tutaj sobie na przykład krzaczki zacznę zasadzać. Torf, torf, torf. A teraz sadzę krzaki. Torf, torf, torf. A Gimpson kto to taki? Torf, torf, torf. Ja nie wiem, jakiś łak. Torf, torf, torf. Powiem wam właśnie tak. Za mało mam pieńków na zrobienie. Rain, rain, go away. Dobra, zobaczymy. Za mało mam pieńków generalnie na zrobienie Alchemy Engine. Próbujemy pościnać jakieś drzewa. O, to tutaj jest ta mała susenka. Okej. Wykopiemy pieniek też. Ślicznie. Ale chyba nadal będzie za mało, tak myślę. Tego mógłbym tutaj zaatakować. On śpi. Dam radę? O! Świetnie. Mogę upiec sobie mięsko i zjeść. Idealnie. Idealnie. Szamaj ziomie. Upiec sobie od razu całe to. Musimy tutaj przetrwać, no bo cholera już się robi bardzo groźnie. Na szczęście już jest kolejny dzień. Będziemy mogli wyjść poszukać żarcia. Już jest powyżej setki. Wolfgang is better. Trzeba więcej jedzenia. To tak to długo nie pociągnę. It's a bit wet out. I co w związku z tym? Bo bardzo moknę. I teraz widzę, że powinienem sobie zrobić jakiś rain hat. Tego nie zrobię. The color yellow is waterproof. O, widzicie, jest ice cube. To możemy zrobić, jak żeby nam było cieplej. Nie mam pojęcia, czy jak zrobię zwykły kapelusz, to mnie będzie ochraniał troszeczkę. Odrobinę. Jeszcze nie wiem, co w związku z tym, że tak przemakam. Kurde, no. Martwię się trochę. Z jednej strony jeszcze nic mi się nie dzieje, mimo że jestem taki przemoczony. Ale o, zobaczcie, plamy się robią, jak tak pada dłużej. Strasznie fajne. Z jednej strony nic mi się nie dzieje, jak jestem przemoczony. No ale z drugiej, no martwię się, że coś się może stać. A założę tego krzaka na głowę, niech się szybciej tutaj zaleje, że tak powiem. I opla. I szyszuniami sadzamy kolejne drzewa. Sisiunie. Sisiunie. Tutaj są króliczki, więc trzeba będzie norki porobić. Nie wykopuj może tej trawki, bo je potem nie zbierzemy, póki jej nie nawieziemy. 57. tego naszego zmoczenia. Może będziemy wolniej chodzić? To ma poniekąd troszeczkę sensu. Że tacy przemoczeni, ciężkie ubranie, nie wiem, cokolwiek. Możemy się zaziębić i będzie nam szybciej spadać temperatura ciała. To jest jedno z możliwych rozwiązań. I co oprócz tego? Ciężko mi powiedzieć. Czy są jeszcze jakieś inne sensowne możliwości? Czy mogę skleić pułapkę? Podejrzewam, że nie bardzo. Dobra, teraz schnę, więc się nie dowiem. Mam ładną fryzurę. Naprawdę nie ma lepszej. Spróbujemy trochę pająków zabić, co? Chodźcie. No chodź. Jak to się robiło? Unik? I atak. O kurde. I atak. Bardzo dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. Tylko nie z tyloma naraz, broń Boże, bo sobie nie dam rady. Co to? Nie to! O skurwysynu, co ja narobiłem. Pieronie siarcisty, ognisty, pomocy. Skurwysyńskie pszczoły mnie będą gonić teraz. Co ja se najlepszego narobiłem? Run, fools. Run. Już się odczepiły? Wrócę tam do... O kurwa, tutaj latają. Niedobrze, bo teraz moi przeciwnicy są. Nie chcecie mnie atakować? Już chcecie, dobrze. Z dwoma sobie dam radę. Dobra. Dobra. Żadnej pajęczynki niestety. O, dobra, ale mamy leczonko. To na pewno się przyda. Mamy troszkę mięsa potwora, które jak będziemy umiejętnie wykorzystywać, nie będzie tak źle. Tu już jest z drugiego poziomu siedziba pająków, jeżeli tak to można określić. Okej. Łop. Sympatycznie. Chociaż no, przydałaby się raczej, nie ukrywam, przydałaby się raczej... Ty, pszczoło. No nasze... Kurwa! Uderzyła mnie, jak się przestraszyłem. Szmato pierdolona. Odwal się ode mnie. A, się wystraszyłem, bo mi tak znienacka trzepła, nie? Scary time is coming soon. Ty, ziomie, nie masz jedzenia. Zjem sobie ewentualnie to. I am not feeling so good. Nie, musimy jeszcze teraz, zanim nadejdzie noc, musimy zrobić pułapki na króliki. Nie ma opcji. Wyrzuć ten torf tutaj. Ze 3 wystarczą, żeby chociaż te 3 kątki mieć, nie? Jakaś podstawa podstaw. I ustawiamy pułapeczki. Jedna. Nie wiem, czy te króliki stąd wychodzą w ogóle. Ale są norki. Pamiętam, że to zawsze działało. Druga. O, są pajączki. No chodź. No chodź. Dziękuję. Męsko potwora, ślicznie. No, chociaż mogą go po prostu zabić, ale mniejsza. Dziękuję. Okej. To jest jedna norka królicza, druga. I tu chyba jeszcze jedna była gdzieś. Nie ma na pewno? Trawa, trawa, trawa. Trawa, trawa. Trawa, pająk, trawa. To jak postawię, to jest szansa, że się pająk złapie. Więc może go zabiję. Co? Chodź. Dobra. Elegancko. To mi na sanity wpływa, tak, minus 15. Trzeba ostrożnie, zgarniam nasionka. Mam rozstawione pułapki na króliki. Mam nadzieję, że żaden pająk mi się w nie nie złapie. I troszeczkę rozpalimy może już ognisko. Co? Byłoby całkiem fajnie. O, od razu jaśniej się robi. Troszeczkę wyschniemy. Cześć, felu. Dawaj. Mięso, mięso, mięso. Bardzo dobrze. Ten mi się roztapia tutaj. Chyba coś tam zjem. To zjem. Mogę nasionka jeszcze ugotować. Już nie wiem, czy to jest takie mądre. Chyba nie, ale nie mam kubki, żeby zrobić no wiecie, tą farmę do sadzenia nasion. Bird trapa też nie zrobię. Pretty parasol, potion portable protection. Nie, bo jeszcze nie wiem, co robi mi przemakanie. Więc nie chcę się przed nim chronić, to naturalne. Backpack mam. Śpiworu nie potrzebuję. Spirkę mam. Grasuta nie potrzebuję na razie. Structures. Co ja tu mogę zrobić? Mogę jakiś murek zrobić, ale to nie chcę. Maszynkę, ale to nie mogę jej użyć. Tak. Tu są nasionka jakieś. Coś tam przemakam, ale to mnie nie boli zbytnio. Kapelusze mogę to spowolnić, ale nie chcę. Kwiatków nie zjem, poza tym kwiatki czekam aż zgniją, żeby w razie nieznalezienia wabołów sobie nawieść krzaczki. I dobra, moi drodzy, póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Don't Starve. Trzymajcie się, cześć!